z tej strony Megi i dzisiaj tak, pokażę, no mi się film tu leci, no wiem, no, no ścisam, więc pokażę, co biorę na wakacje. To nie są wszystkie rzeczy, które biorę na wakacje i nie wszystko, co robię, więc powiem, co biorę na wakacje i co jeszcze muszę zrobić. I więc tak, i co robię po prostu, no na przygotowaniach, więc biorę mój plecak, taki bardzo stary plecak, możecie go chyba, go nie, ja pokazywałam ten pomarańczowy, nie, to jest taki, albo nie wiem, w sumie z kilku lat ten plecak jest, taki różowy, z jedną kieszonką, z drugą na picie i z drugą też na picie, tam różne pierdołki. I tutaj ma jedną przegródkę i tam w środku też, ale może zacznijmy od początku. Co się wrzuca wacy? Pluszaczki. Jeden jest to mój, chodź tu. Jeden jest mój, taki. Jeden jest mój, bardzo lubię te pluszaczki, kocham po prostu te plusaki. Właśnie takie, jakby to powiedzieć, pójdźmy do światła może. To by było lepiej. Taki plusak czarny, taki brązowy. Z kokardką. Bardzo lubię te zwierzaczki. I jeden jest misiu. Taki słodki misiu. A zgadnijcie, od kogo go mam. Bo każdy wie, może już, nie wiem. Tylko jest, mam tego plusaczka, co ty mi się tak zbijasz. Tego plusaczka mam od Lili Peraczek, czyli mojej siostry. Której nie zobaczę przez dłuższy czas, bo wyjeżdżam, a dzień nie mogę, moja skarpetka, nie? No i kocham tego plecaczka, dlatego mam przyczepiony. Więc to jest taka, to ten kieszonek, jeszcze nie wiem, jeszcze będę się pakować. Więc te kieszonki są te nowe rzeczy, które dostałam, jeszcze je przepakuję, bo do tego. No tak tymczasowo, tak? Tutaj w tej kieszonce mam książki. Jakie mam książki? Mam książkę, którą jeszcze nie dokończyłam, ale biorę. Też od mojej siostry, Lili Peralczuk. Nie moja noga. Czyli tą książeczkę zaopiekuj się mną. Takie, to jest takie słodkie. Oj, i się błyszczę. Więc od mojej kochanej Zuzusi biorę też mangi, jak biorę mangi moje niedokończone, brawo ja. Czyli trzeci tom Slayerców, Magicznych Wojowników, Legenda Ciemności. I Magiczni Wojownicy Slayerzy, czwarty tom, Leatur. Więc tak, to jest taka króciutka dość manga, więc to są mangi, a to jest książka. Nie wiem, czy nic nie ma. Książkę bierę kota. Serio, Megi jest naprawdę dziecinna, dlatego biorę kotka sobie. Biorę sobie kotka, bo mi trochę smutno. Tak, biorę sobie kotka, pluszoczka sobie biorę, a czemu by nie? Ja nie wiedziałam, co spakować, bo myślałam, wezmę pluszoczka. Więc pluszoczek. Tak, bawię się, bo zatem taki staruch, taki staruch. I kto by się nie spodziewał, no bo kilku lat nie miałam, ale teraz biorę taką torbę. Tej torby mam podsopy. Na dole mam poniacze, wszystkie moje poniacze, czyli 8, chyba 9, nie wiem. Więc mam cele, kajdens, jak tu widać, tu mam larcie, tam takie przykłady. Ja tam mam na przykład Maćka, Laura i no. Nie wiem, jak ty miałeś, Jakopa. I no i tak. Potem na dole mam dodatki, które musiałam spakować. Mało dodatków, bo będę nagrywać z kuzynką. I no i tak. Znaczy, nie wiem, widzieć. Takie dodatki, mało to tych dodatków, po co mniej więcej. Jedna torba, która waży ponad 50 kg. Tak naprawdę to ma tak. Jakbym tak wzięła, to by to było z 5 kg by było, wiecie, tak z 5, nie, z 10, wiecie, chyba z 10, tak, serio, takie ciężkie. A znam, czy się nie znam, to się znam, bo ćwiczę.